Właśnie, akcja Coś dla Planety, a w naszym mobilnym studio dwoje gości, Paula Zalewska, dzień dobry, onet.pl i Filip Połoska, redaktor naczelny Noise. Dzień dobry. Dzień dobry. Paula, z tego co mi doniesiono, ty spróbowałaś przez tydzień żyć bez plastiku. Tak, i okazało się... Opowiedz troszkę. No. Poza tym, że chwilę musiałam się do tego przygotowywać, bo jednak życie bez plastiku wyklucza jakby użycie wszystkiego, co jest dla nas bardzo wygodne, dostępne natychmiast i na każdym kroku, musiałam uszyć parę praktycznych rzeczy. Na przykład torebki z firanki na zakupy. W ogóle wszystkie panie były zachwycone, gdy przychodziłam do warzywniaka i nabierałam sobie ziemniaczki do mojej torebki z firanki. Wiele osób mówiło, że chciałoby mieć takie same, w ogóle czy mogę uszyć, czy mogę podpowiedzieć, gdzie je zdobyć. A to jest naprawdę bardzo, bardzo prosta rzecz. Wystarczy mieć koleżankę z maszyną albo mieć maszynę i starą firankę. Tydzień minął bardzo szybko i dzięki nim odkryłam naprawdę kilka fantastycznych rzeczy i już nie wracam do ich, do zamienników, których używałam wcześniej. Mam świetny szampon w kostce. W ogóle pod moim prysznicem znajdują się już tylko dwie rzeczy. Mydło w kostce i szampon w kostce. I to naprawdę się da. Ale da się naprawdę bez plastiku żyć? Tak? Naprawdę bez plastiku się nie da żyć, myślę. No właśnie, no bo to... Bez jednorazowego tak. I to nawet całkiem wygodnie. Bez jednorazowego. Jednak plastik jest wszechobecny, prawda? Znaczy jest wszędzie. Tutaj w samochodzie, gdzie się nie rozejrzymy. W samochodzie, w telefonach. Tak. Poza tym jest bardzo potrzebny też. Czy w nauce, czy w medycynie, czy też, no nie wiem, całkowite wyeliminowanie słomek może sprawić pewne kłopoty ludziom z niepełnosprawnościami. Więc tutaj trzeba podchodzić do tego bardzo rozsądnie. Już się mówi o jakichś materiałach, które są przyjaźniejsze dla planety, które mogą zastąpić plastik, jeśli chodzi o sztućce jednorazowe, talerzyki i słomki. Tak. Słomki można dostać szklane, metalowe, bambusowe, papierowe, kartonowe. Z makaronu nawet robi się słomki w niektórych restauracjach, nawet w Warszawie są podawane. A jeśli chodzi o naczynia i sztućce, to na przykład z otrą są produkowane. Z tym, czyli można. Czyli można, tak. I naukowcy pracują non-stop nad kolejnymi rozwiązaniami innowacyjnymi. Filipie, powiedz coś więcej o tej akcji Coś dla Planety. Pół roku temu wystartowaliśmy z akcją Tubujesz bez słomki, która miała na celu właśnie spowodowanie, aby w restauracjach, barach nie serwowano przedmiotu, który jest zupełnie bezsensowny, a którego zużywa się miliony w samej Polsce, czyli tej plastikowej słomki. I ta akcja miała ogromny odzew. Tam mamy już teraz ponad 600 miejsc na mapie Polski, które zrezygnowały z tych słomek, a to jest kilkaset tysięcy słomek każdego dnia mniej. Przy czym słomka naprawdę jest symbolem takiej ekozmiany, że to jest właśnie coś zbędny, jednorazowy plastik, który możemy łatwo ograniczyć. I takich rzeczy, które możemy na co dzień robić, które są dość łatwe, żeby zamienić jednorazowy plastik na coś wielorazowego, czy jedzenie mniej mięsa, czy nie jedzenie mięsa, możemy robić bardzo dużo. I teraz żyjemy w takim czasie, kiedy... Okej, ale to wyliczcie, co może robić każdy z nas, aby możemy być bardziej eko. Nie jeść mięsa lub ograniczyć przynajmniej mięso. Możemy podróżować transportem publicznym, możemy korzystać z wielorazowej butelki, możemy poruszać się hulajnogami elektrycznymi. Możemy, no bo to jest niebezpieczny wątek, kiedy jedziemy samochodem i rozmawiamy. Nawet segregowanie śmieci odpowiednie, świadome, też się w jakimś stopniu przyczynia do ekologii, jeśli robią to miliony osób. Tu stała się przedmiotem. Chcemy, żeby każdy wybrał sobie szereg rzeczy, które łatwo może wprowadzić do swojego życia, a gdy robią to miliony, to wierzymy, że to ma znaczenie. No dobra, jaki jest odzew w związku z tym, z tą akcją? Znaczy, bo widać, na tym filmie było widać, że tak zwani celebryci się włączają i popierają. A jak, czy do was docierają sygnały, no, że tak powiem, od zwykłych Polaków?
akcja rusza dzisiaj, więc tego odzewu... No tak, ale mówisz, że organizm... Nie, bo mówiłeś o wcześniej o tych restauracjach, o tym, przy okazji tej pierwszej akcji odzew był ogromny i ze strony restauracji, i z osób, które dbają o ekologię prywatnie, czy mają jakieś działalności, i widać, że coś się zmieniło, że to nie jest też tylko w dużych miastach, ale też w małych miejscowościach są osoby, które dbają o ekologię, produkują ekologiczne zamienniki plastiku, więc sądzimy, że to jest ten moment, kiedy coś faktycznie się zmienia. I dlatego chcemy, żeby ta akcja zainspirowała kolejne osoby do zmiany swoich nawyków. Na czym będzie się opierała ta akcja? Jest ten filmik, co jeszcze? Jest filmik, który zachęca do udziału w akcji, oraz stronę, na której zbieramy deklaracje, gdzie możemy wybrać z 9 deklaracji, co możemy robić dla planety, oraz wpisać swoje, jeśli mamy jakieś nasze osobiste pomysły. I możemy się tym podzielić, zachęcić znajomych. Chcemy zrobić mapę deklaracji i pokazywać, że przez masę zachęcać kolejne osoby do działania. I zależy nam też, żeby ta akcja była długoterminowa, czyli żeby to nie trwało miesiąc, tylko żeby to trwało cały czas. I chcemy pod klejmem tej akcji publikować treści, pokazywać takie materiały, jak ten materiał Pauli, gdzie żyła przez tydzień bez plastiku, praktyczne porady. Teraz już dłużej. Planujemy też... A, czyli to tydzień, ale wciąż żyjesz bez plastiku, tak? Już teraz staram się i jeśli już raz wprowadziłam pewne zmiany, to naprawdę łatwo się ich trzymać. I coś w tym jest, że na przykład te słomki bardzo szybko, w ciągu kilku miesięcy, stały się obciachem, picie przez słomkę, i jak człowiek zaczyna, na przykład przestaje brać jednorazowe reklamówki, przychodzi z tą bawełnianą torbą, to już po jakimś czasie jest aż głupio brać, jak zapomnę, te bawełniane torby jednorazowych torebek. No ale czasami musi, no bo coś trzeba zapakować, jak zapomniał już. Tak, bo generalnie tutaj też nie chodzi o to, żeby, tak rozmawiać na początku, ograniczyć zupełnie plastik, żeby... Nie jesteście jako terrorystami, no. Nie jesteśmy jako terrorystami, ale jednak boli, gdy widzę osoby pijącą z plastikowej butelki. Jednorazowej. No ale czy można, jak z tym walczyć, no bo są wielkie koncerny, które mają gigantyczne pieniądze z tego właśnie, że sprzedają butelki z wodą jednorazowe. I pytanie, znaczy no rozumiem, że zakładacie, że jeśli ludzie przestaną je kupować, no to te koncerny przestaną je produkować, tak? No można głosować portfelem. To jest jedyny sposób chyba, tak, prawda? Jasne. Można głosować portfelem i dawać wyraz naszym przekonaniom, właśnie wybierając produkty firm, które są świadome ekologicznie i działają też proekologicznie. A jak to stwierdzić właśnie, jeśli chcę być świadomym konsumentem? Wiadomo, no butelka plastikowa jednorazowa, no to nawet nie trzeba nigdzie sprawdzać, ale są różne rzeczy. Jak macie jakieś rady dla osób, które chciałyby być świadomymi konsumentami, świadomymi pod kątem ekologii? Przede wszystkim powinny umieć sobie odmawiać, bo chyba to jest podstawowa w ogóle zasada życia w tym trendzie zero waste, który właśnie ogranicza produkcję odpadów. Mhm. Czyli jeśli widzę produkt opakowany szczelnie folią, to po prostu z niego rezygnuję i szukam innych zamienników. To często wymaga czasu albo po prostu pewnych poświęceń, ale no do tej pory jeszcze nie ucierpiałam zbytnio. Szczególnie jeśli to jest na przykład produkt taki jak jabłka, które pojawiają się zapakowane folie jabłka, tak. To jest zupełnie bez sensu to bardzo łatwo jest mieć świadomość tego, że sięgając po ten produkt, a nie produkt obok, który jest bez folii, niszczym środowisko. Mhm. Nie no, strasznie mnie denerwuje. Ja rozumiem, że te panie mają jakiś taki nakaz sprzedawczyni, ale na przykład jak się kupuje wędlinę czy mięso, czy ser nawet, i to jest zawijane w folię tam 1000 razy, że w ogóle trudno to rozpakować. To trzeba pójść z własnym pudełkiem. I pani wytaruje wagę, nałoży szyneczkę. Tak, to jest coś, czego się dowiedziałem z tego filmiku Pauli, że tak można zrobić i że to sklepy akceptują. Akceptują jak najbardziej. No. I to też daje przykład dobry ludziom, którzy stoją za tobą w kolejce. Też trzeba pamiętać, że dużo się zmienia na poziomie prawodawstwa, zarówno w Polsce i w Unii Europejskiej. W Polsce też, tak? Nie tak, jakbyśmy chcieli, ale no też właśnie, jakieś działania tutaj planujemy, ale na przykład w Unii Europejskiej prawo wymusza na tych koncernach produkujących butelki, żeby recyklingowały tą samą ilość plastiku, jaką wprowadzają do obiegu, o to, żeby butelki były recyklingowane w 100%. Więc te korporacje też coraz bardziej są
dociskane, żeby dbały o ekologię i to też jest dobry znak. Bardzo Wam dziękuję. Jeszcze również. Powiedzcie tylko, gdzie można ten filmik obejrzeć? noise.pl/coś dla planety. Coś dla planety. Każdy z nas może zrobić coś dla planety. Używając wielorazowych opakowań. Koniec z plastikowymi, jednorazowymi butelkami. Moja córka mi to powtarza codziennie. Ja niestety nie mogę się odzwyczaić, ale wiecie, po tej rozmowie chyba spróbuję. Jak się spróbuję, to przejść jakiś detoks. Się uda. Warto. bardzo Wam dziękuję. Wielkie.